Warszawska Fanga, Emil Różewski przygotowuje się do walki na Fend 4. Emil, skąd w ogóle propozycja? Bo słyszałem, że Paweł Jóźwiak bezpośrednio wystosował ją do ciebie. Udało mi się skontaktować właśnie z Pawłem przez mojego, można powiedzieć, takiego menadżera Bartka z Wrocławia, którego bardzo pozdrawiam. I tak, właśnie jeśli chodzi o tą galę, to w bardzo fajnym terminie, prawda, się ułożyło, bo teraz wiadomo... Nie ma gal, no to masz Bartka. Tak, właśnie i to jest też fajne, bo na przykład no ja wiadomo jestem związany z organizacją Promac i tam mam się bić pewnie w listopadzie na dwójce. I to jest właśnie fajna opcja, że nie będę miał za dużo przerwy między właśnie walkami, że ostatnio miałem 1,5 miesiąca temu, że teraz będę mógł stoczyć i że będę cały czas po prostu w gazie. A czy trudno było dogadać się z właścicielami Promacu na temat występu na gali nomen omen konkurencji? Właśnie nie. To jest właśnie niesamowita gala, no bo tak jak wiadomo, mało gal tak w Polsce robi, że oni po prostu mówili: Emil, idź, walcz, gdzie chcesz, po prostu się rozwijaj. My chcemy mieć jak najlepszych zawodników, nas nie interesuje, gdzie będziesz walczył, tylko po prostu, żebyś się rozwijał. I moim zdaniem no, inwestują bardzo w zawodników. Jaka federacja w Polsce mogłaby coś takiego pozwolić? Emil, idź, bij się, rozwijaj się. No i bardzo za to dziękuję, że mi pozwolili. Właśnie jesteś po dwóch obozach. Pierwszy miałeś ze swoim pierwszym klubem Gwardią Warszawa, sekcją judo tego klubu, jeśli dobrze pamiętam. Powiedz, jak przebiegał ten obóz? Na czym się skupiałeś podczas pracy na obozie? Tak, dwa tygodnie po mojej ostatniej walce po Promacu dostałem taką propozycję od mojego byłego trenera Jacka Zawadkę, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, żeby wyjechać właśnie na obóz z chłopakami właśnie z Gwardii. Przypomnę, że drużynowo wygrali Mistrzostwa Polski Seniorów w tym roku i serdecznie ich pozdrawiam. I to był ogólnie obóz tygodniowy, wyjechaliśmy pod Warszawę. Dokładnie nie pamiętam miejscowości, ale warunki naprawdę były przepiękne, tam super jezioro, obok ośrodka mieliśmy halę, prawda, sportową, gdzie tam było spa, basen, siłownia, czyli naprawdę bardzo fajnie wyposażone zaplecze i skupiliśmy się, ogólnie dzień wyglądał tak, że o 11 codziennie wstawaliśmy, robiliśmy siłę, mieliśmy tam rozpisaną siłę na każdy dzień, jak to powinno wyglądać, później o godzinie 15 mieliśmy kajaki, później mieliśmy codziennie 7 km robiliśmy dookoła jeziora, czyli staraliśmy się poprawiać te czasy, prawda, dookoła jeziora codziennie i później wieczorem mieliśmy matę, czyli judo, czyli no w sumie 3-4 treningi dziennie, taki mocny zajazd, ale no tak wyglądają treningi judo, prawda, obozy, no że jest po prostu konkretnie i bardzo mile to wspominam, czyli ogólnie tam się skupiłem na sile i no przez tą siłę też mi waga poszła trochę do góry, no jak zawsze, a mój mięsień lubi iść w górę, teraz jak trzeba każdy to robić, tak, tak. Następny obóz, Grzesiek Szulakowski i Łukasz Borowski byli organizatorami tego drugiego obozu. Powiedz, jak przebiegł obóz solo team z elitarnymi i z Basią Nalepką, która też się tam pojawiła. Ogólnie tak, serdecznie ich pozdrawiam. Obóz był bardzo fajny, bo to było w górach, prawda? Ja od bardzo wielu lat nie byłem w górach i była bardzo fajna sytuacja, bo codziennie sobie biegaliśmy, prawda, po tych górach i zauważyłem, że w ogóle jest tak inne powietrze, że aż, nie wiem, ja ogólnie mam dobrą kondycję, a jak tam poszedłem pobiegać w górach, to w ogóle nie mogłem oddechu złapać i naprawdę każdemu polecam, żeby na tydzień pojechał sobie w górę w okres przygotowawczy, jeśli oczywiście może, i pobiegał po górach, bo naprawdę robi furorę z kondycją. A ogólnie, jak wspominam, ja też tam prowadziłem pewne zajęcia właśnie też dla młodych zawodników, ale z Grzesiem oczywiście wymieniliśmy się swoimi takimi, wiadomo, jak się spotkają, prawda, zawodnicy na jakimś tam poziomie, to każdy ma jakieś tam swoje zaplecze w głowie, swoich technik i on mi pokazał takich parę swoich, które naprawdę codziennie staram się, prawda, szlifować, żeby dołożyć je do swoich i ja po prostu pokazałem mu parę moich, po prostu się wymieniliśmy naszymi doświadczeniami i bardzo miło wspominam też ten obóz i cieszę się, że też mogłem troszkę wyjechać z Warszawy, gdzieś sobie odpocząć, gdzieś potrenować a teraz sobie się przygotowuję w Warszawie do tej najbliższej walki. Właśnie a propos najbliższej walki, wiesz, jakiej chociaż narodowości będzie twój przeciwnik, bo to strasznie cicho, jesteś na plakacie, ale nie ma jeszcze żadnej zmianki o twoim rywalu. Powiem ci tak, właśnie to też mi się nie podoba, codziennie piszę do właśnie Federacji FEN, że o co chodzi, prawda, czemu wszyscy mają już ustawionych przeciwników poza moim, ja tylko wiem, prawda, z tego co mi podesłali te informacje, z kim będę się bił, ale że takiej oficjalnej informacji nie ma i powiedzieli mi, że do dzisiaj, prawda, że do dzisiaj mają to wrzucić i właśnie tego się
się boję, prawda, że skoro go jeszcze nie ma, to boję się, że to nie będzie mój przeciwnik, że spróbują go zmienić, ale też sądzę, że może ciężko, nie wiem, dostać jakoś z nim kontakt, bo to jest Białorusin, prawda? A nie Litwin? Nie, Białorusin. A, no to masz jakieś inne informacje. Białorusin, wiesz, i też bardzo mało było informacji, prawda, w internecie na jego temat, no ale tam wiem, że chyba ma 2 zwycięstwa, 1 porażkę, że w miarę młody zawodnik, tak. No tak, czy konkretnie się na niego przygotowałem, po prostu na promak dużo serca włożyłem w przygotowania teraz, po prostu też tak założyłem, też mam wakacje, też tak po prostu poszedłem za ciosem po ostatniej walce, też czuję się dobrze przygotowany, ale też nie jestem taki spięty, prawda, jak na promaku, czuję, że to nie będzie aż tak mocny zawodnik, po prostu to będzie no, kolejna walka, którą trzeba będzie dobrze zawalczyć. A masz jakąś technikę, którą chciałbyś wykorzystać w walce? Może czegoś się nauczyłeś nowego, co chcesz pokazać albo zakończyć w ten sposób walkę? Chcę pokazać judo. I piękne. W ostatniej walce trochę tego było? Powiem ci, że trochę było, ale za mało. Staram się, no pokażę, że zacząłem to dobrze też szlifować i że no po prostu chcę to połączyć do swojego MMA, bo sądzę, że podstawa judo to jest najmocniejsza podstawa w MMA, jaka może być. Ja po prostu ostatnio uwierzyłem w to wszystko. I za dużo oglądasz Rondy Rousey? To też. Powiem ci, że właśnie dzięki niej w to po prostu uwierzyłem. Oczywiście. Bo ja jak zaczynałem MMA, to wszyscy właśnie nastawiali mnie na zapasy, prawda? Zapaśnicze rzuty, zapaśnicze. Mnóstwo tego robiłem i w poprzednich walkach w ogóle nie miałem styczności z judo, prawda? A teraz już moje zapaśnicze zaplecze, oczywiście potrafię to czasami to zrobię, wejdę w tempo pod ciosem obalę, ale sądzę, że rzuty właśnie to będzie moja domena i no po prostu jestem judoką, prawda? Mam ten czarny pas i pokażę właśnie ludziom, że judo to naprawdę jest bardzo dobra podstawa i co też jest bardzo fajne, że zauważcie, że po rzutach judo mamy boczną, a boczna to moim zdaniem jest najmocniejsza pozycja w parterze. Najtrudniej uciec, najdużo mamy kończyń z tego i ja na tym bazuję, tak wygląda mój styl i spróbuję pokazać wam coś nowego, parę fajnych przejść i tak spróbuję tą walkę zrobić taką żeby była taka mocna, bo może ostatnio tak zanudziłem trochę publiczność, żeby były 3 rundy, bo teraz próbuję tak jakoś szybciej to skończyć, żeby... No ja się akurat nie nudziłem. Właśnie dla takich fanów, którzy, prawda, trochę ogarniają MMA, to wszyscy mówią, że mi się podobała ta moja ostatnia walka, ale dla takich ludzi, którzy, prawda, przyjdą po prostu przed telewizor i po prostu popatrzą, to dla nich było pewnie nudne, ale ja staram się właśnie, żeby było jak najlepsze dla obu odbiorców, prawda, żeby tych ludzi, fanów w Polsce MMA było coraz więcej i postaram się tą walkę właśnie szybko, dobrze, fajnie skończyć, efektywnie i z tego chcę słynąć. Tego właśnie ci życzę. Powiedz na sam koniec, kto pomagał ci podczas tych przygotowań do tej walki, komu chciałbyś za to podziękować? Oczywiście cały czas zasuwam w Fandze, to jest mój główny klub. Tutaj bardzo dziękuję Radkowi Brzeszczyńskiemu za pomoc. Oczywiście teraz mamy teraz pomoc, bardzo dużą pomoc Adasiem właśnie z Fangi, który zaczął prowadzić zapasy i MMA naprawdę bardzo... Troszkę ciszej. No, Adasiowi dziękuję, który tak głośno gada, że naprawdę dzięki niemu jestem bardzo fajnie przygotowany i fajnie było teraz w Warszawie. Mało jest MMA, prawda? Tak jak na przykład ktoś się mnie zapyta, że polecił im klub MMA, to tak naprawdę dzień dzisiejszy nie wiedziałbym, co polecać. Ale jak zacząłem teraz chodzić tutaj do Adasia, to naprawdę zapraszam wszystkich właśnie chłopaków, którzy chcą zrobić MMA do Fangi. Naprawdę takie tutaj robimy MMA, że no ja takie rzeczy, które mam przed chwilą na treningu na przykład miałem, to ja w życiu nie widziałem, prawda? I to jest fajne, że cały czas mogę się rozwijać, prawda? Ja myślałem, dobra, kurczę, to trochę już potrafię, a to nie, kurczę, tego jest razy 10. Bardzo fajnie, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych przygotowań i oczywiście pomaga mi też Krzysztof Węgrowski w klubie Hunter. Tam właśnie też się bardzo podjął tej mojej, żeby mnie dobrze przygotować, tam cały czas kontrolę robimy w parterze też. No, zasuwałem po prostu, to są takie moje 2 główne kluby, gdzie się przygotowywuję. I jeszcze chciałem pozdrowić oczywiście Arka z firmy Autofit, chciałem pozdrowić firmę MMA Maniak, Kubusia oczywiście, moją mamę z Grunto Warszawa i z firmy Adamek z Wrocławia, panią Dorotkę. I oczywiście Extreme Hobby. Dobrze, dziękuję bardzo. Emil Różewski dla Fight24 i SFD.pl. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.